Już wkrótce na katowickim rynku rozpoczną się prace torowe. Na pasażerów korzystających z tramwajów czekają liczne zmiany. Dla zmniejszenia niedogodności, poza wyznaczeniem nowych tras dla niektórych linii, ZTM zdecydował o czasowym uruchomieniu 4 linii, 2 autobusowych i 2 tramwajowych. Karolina Komada. Łącznie na 11 liniach tramwajowych mieszkańcy województwa mogą spodziewać się utrudnień. Powodem jest remont torowiska na rynku w Katowicach. Od poniedziałku 22 lipca do połowy sierpnia część linii zostanie zawieszona. Wyłączony dla tramwajów będzie odcinek pomiędzy centrum przesiadkowym na Zawodziu a centrum przesiadkowym na Brynowie oraz pomiędzy centrum przesiadkowym na Zawodziu a Placem Wolności. Na tym odcinku tramwaje nie będą kursować. Dla zminimalizowania niedogodności, poza wyznaczeniem nowych tras dla niektórych linii tramwajowych, ZTM zdecydował m.in. o czasowym uruchomieniu 4 nowych linii, 2 tramwajowych i 2 autobusowych. Będzie to linia 20 i 40. One kolejno połączą Koszutkę z Placem Wolności i Chorzowskim Rynkiem oraz Plac Wolności z zajezdnią na Chorzowie Batorym. Natomiast jeśli chodzi o te dwie linie autobusowe, to będą to tymczasowe linie T oraz T6 i autobusy tych linii będą kursować pomiędzy Placem Wolności a Centrum Przesiadkowym na Brynowie oraz pomiędzy Placem Wolności a Centrum Przesiadkowym na Zawodziu. Zaplanowano także uruchomienie ponad 20 tymczasowych przystanków, m.in. na Placu Wolności i Placu Miarki, a także przy Uniwersytecie Ekonomicznym i Akademii Wychowania Fizycznego. Mają one zastąpić dotychczasowe przystanki tramwajowe. Dokładne informacje o zawieszonych liniach dostępne są na stronie internetowej ZTM.